Październik spoczynku nie chce dać. Każe orać, każe siać. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. Od przypomnienia, że cały czas w warzywniku możemy siać i sadzić. Siać możemy między innymi rzodkiewkę, szpinak i koper. Przy sprzyjającej aurze rzodkiewkę będziemy mogli zebrać jeszcze przed zimą, podobnie jak młode liście szpinaku. Możemy też sobie zaplanować i przygotować grządki pod uprawę ozimą, w której wysiewać można między innymi marchew, pietruszkę oraz również szpinak i koper. Lecz w tym wypadku zbiory będziemy przeprowadzać po zimie, wczesną wiosną. Przełom października i listopada w chłodniejszych rejonach naszego kraju oraz listopad w cieplejszych miejscach to także czas sadzenia cebuli i czosnku ozimego. Zaletą uprawy ozimej jest wcześniejsze uzyskanie plonów. Cebulę dymkę można często zbierać wtedy już w kwietniu, a dojrzałe główki czosnku już w czerwcu i lipcu. Cały czas dbamy też o pozostałe rośliny rosnące jeszcze na grządkach. Zbiory pomidorów, papryki, fasolki szparagowej, dyni i innych roślin dyniowatych już w większości za nami. Możliwa jest już ich uprawa jedynie pod osłonami. Nadal na bieżąco możemy zbierać warzywa korzeniowe, kapustne, por oraz warzywa, które wysialiśmy na poplony. Sałata, rukola, ruszponka, szpinak, koper czy rzodkiewki to gatunki, które wytrzymają niewielkie jesienne nocne przymrozki. Późny por, brukselka i jarmuż wytrzymają nawet silniejsze mrozy. Najbliższe dni w prognozach zapowiadają się jednak na ciepłe i słoneczne. Warto więc ten czas poświęcić również na ogrodnicze porządki, zarówno w warzywniku, jak i na rabatach. Tym bardziej, że pierwsze przymrozki mamy już za nami i jeżeli chodzi o rośliny ozdobne, można przeprowadzić cebulowe roszady. Usuwamy rośliny, które już przemarzły. Wykopujemy dalie. Ich karpy oczyszczamy z ziemi oraz zaschniętych resztek roślin i lekko przesuszamy. Następnie przechowujemy przez zimę w przewiewnych kartonach lub papierowych torbach, czy też w skrzynkach z trocinami, w chłodnym i suchym miejscu, gdzie temperatura nie spada poniżej zera. Ponadto wykopujemy też niezimujące w gruncie mieczyki, a także inne ciepłolubne, nieco mniej znane rośliny, przykładowo cebulę i bulwy błączatki, galtoni, iksi, neriny, sparaksisu i jaskra azjatyckiego. W wolnych miejscach na rabatach cały czas możemy jeszcze sadzić rośliny cebulowe, które zakwitną wiosną. Między innymi tulipany, narcyzy, w tym żonkile, czosnki ozdobne, szachownice, w tym cesarskie korony, lilie, hiacynty, krokusy, szafirki, przebiśniegi, śnieżyce wiosenne, ranniki czy zawilce. Roszady trwają też na balkonach i tarasach. W miejsce letnich roślinnych piękności, które już usunęliśmy lub które przenieśliśmy już w miejsce zimowania, możemy posadzić piękności jesienne, a nawet zimowe, do których zaliczyć można m.in. wrzosy, chryzantemy oraz przeróżne iglaki. Więcej na ten temat będzie mowa w tym tygodniu w nadchodzących filmach na kanale Ogród na co dzień. Już teraz serdecznie zapraszamy! W wielu rejonach naszego kraju balkonowe rośliny ciepłolubne, które zamierzamy zimować, np. pelargonie, fuksje czy sandewille oraz rośliny śródziemnomorskie, nadal mogą jeszcze pozostawać na dworze. Jesień to czas, kiedy często je wnosimy do domu lub w miejsce zimowania, gdy zapowiadane są przymrozki i wynosimy do ogrodu lub na balkon, jeżeli pogoda jeszcze na to pozwala. Im dłużej będą one na zewnątrz i im krótszy będzie czas ich zimowania w pomieszczeniu, tym lepsza będzie ich kondycja w kolejnym sezonie. Życzymy pięknego tygodnia i zapraszamy na kolejny tydzień w ogrodzie już za tydzień oraz do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.